Zgromadziliśmy się dzisiaj w bardzo ważnym momencie życia Kościoła na Ukrainie, który przeżywa rok małżeństwa i rodziny, aby poświęcić i przekazać wszystkim parafiom naszej archidiecezji obrazy świętej rodziny. Razem z księdzem biskupem Edwardem, księdzem wikariuszem generalnym Józefem. Bardzo witam serdecznie wszystkich księży dziekanów, wicedziekanów, innych kapłanów, którzy przybyli razem z wami, z rodzinami swoich parafii, wiernymi. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, niech was przybywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: oto matka twoja i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Dlaczego przytaczam dzisiaj historię błogosławionych małżonków i szczęśliwej rodziny? Czynię to, ponieważ chciałbym, aby wielu spośród małżonków naszej archidiecezji żyło podobnie. Chciałbym, aby wielu małżonków nie tylko dla siebie, ale również dla swych dzieci stali się sługami Boga, objawiającymi swym życiem samego Boga. Pobłogosław te obrazy świętej rodziny i spraw, abyśmy nie tylko wzywali jej wstawiennictwa, ale także naśladowali wzór życia, aby w ten sposób stawać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Zapraszam teraz delegację poszczególnych dekanatów. Do waszych kościołów parafialnych i w niedzielę któraś z rodzin ten obraz weźmie do swego domu, aby później przekazywać rodzina rodzinie ten wizerunek. Będzie wraz z tym obrazem wędrowała księga próśb, łask, podziękowań, waszych oczekiwań, nadziei. Zapiszujcie. A przez to uświęciłeś tę rodzinę, która miała być wzorem dla wszystkich chrześcijańskich rodzin. Przyjmij łaskawie nasze rodziny, które Tobie dzisiaj oddajemy i poświęcamy. Broń, strzeż i utwierdzaj je w Twojej świętej bojaźni, pokoju, zgodzie i miłości chrześcijańskiej, aby stały się podobne do boskiego wzoru Twojej świętej rodziny i w ten sposób wszyscy razem bez wyjątku osiągnęli wieczne szczęście. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Święta Maria, Thank you.
Ми дуже вражені, тому що потрібно поширювати і в наших родинах, і підтримувати в наших родинах такий Божий дух. Мене вірусно за тими християнами, те, що їх сила не була зруйнувати віру, щоб вони були стійкими, щоб знали свою потомство. Дуже ще весніше.